Wyjąłem wczoraj silnik w maszynie. Reduktor rozłożony. Zdjąłem przekładnię. Odkręcić tak zwanego sierżanta, czyli ten wahacz centralny przymocowany tutaj do ramy. Kupiłem klucze 28 i 30, ponieważ klucz pneumatyczny nie odkręca tych śrub, to wszystko trzeba robić ręcznie, więc spróbujemy, pokażę wam. To są te śruby tutaj, całkiem duże, wszystko jest mocno zarezowione. Przeciąć. Będę odczepiał przedni most od ramy. To jest najmniej przyjemna i efektowna praca. I najcięższa, wydaje mi się. Te ogromne śruby są tak trudne do odkręcenia, że aż się człowiekowi nie chce.
odpiliśmy ramę od mostów z przodu i z tyłu. Tutaj trzyma nas tylko przewód hamulcowy, którego nie mogę odkręcić. Chyba nie mam siły z nim walczyć. Spiąłem ponownie przedni most tylnym drążkiem kierowniczym, żeby się nie rozjeżdżał. Nie pomyślałem o tym, że na kulach będzie to wszystko bardzo pracować. Pozostało nam do odpięcia masa i ta rama może stąd wyjeżdżać. Musimy posprzątać. A to są części, które chcemy. To są części, które chcę wypiaskować i pomalować. Żeby nie przyczepiać takiego syfu do nowej pięknej ramy. Tyle. Strasznym ankoladem. Ale zrobiliśmy najgorszą pracę, jaka była do zrobienia. Super. To są amortyzatory z tyłu. Te dwa. Te są zawsze. Zdecydowanie te dwa są szybsze.